Jest z nami Tomasz Murzyn, kapitan drużyny Czarny Lotos. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Traficie do następnego programu, nie najlepsze zagrania? No to znaczy, no dziś też jakieś takie zagrania się pojawiły, także no zobaczymy, jak konkurencja się zaprezentuje w tym. A czym to jest spowodowane? Brakiem wyszkolenia technicznego, czy brakiem koncentracji przy wykańczaniu tych akcji? To znaczy też, no jesteśmy młodą drużyną, no też na pewno jest na początku nerwowo. Trochę też zjada presja niektórych zawodników, no podejrzewam, że przez to te niewykorzystane sytuacje. Jak ocenicie pierwsze mecze w waszym wykonaniu w tym sezonie? No to znaczy, no na pewno jest, można doszukiwać się jakichś mocnych stron naszej gry, jest jeszcze na pewno dużo do zrobienia, także no cały czas pracujemy, skupiamy się na każdym kolejnym meczu, żeby odnosić zwycięstwa, no i piąć się w górę jak najwyżej. Co możemy powiedzieć w tym momencie, o co gra Czarny Lotos w tym sezonie? No to znaczy, no nie chcemy tutaj składać jakichś tutaj wielkich deklaracji, no ale no, na pewno skupiamy się na każdym meczu, żeby odnosić zwycięstwa, no a zobaczymy, jak po 13 kolejkach będziemy stać w tabeli. Czy po dzisiejszym spotkaniu można pochwalić kogoś z drużyny? To znaczy, no raczej z reguły prezentujemy się na równym poziomie, no czasem ktoś rzeczywiście pokazuje się z lepszej strony, no ale dzisiaj no, nie zauważyłem nikogo szczególnie wyróżniającego się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.